Dobra, dzisiaj mam dla Was kolejny dosyć brutalny film. Film, który pokazuje interwencję policji, która według mnie nie mogła się zakończyć w inny sposób, niestety. I myślę, że wyglądałaby podobnie w Polsce, bo nie wyobrażam sobie, żeby którykolwiek policjant pozwoliłby sobie na to, żeby odebrano mu broń i żeby zagroziła ona w taki znaczący sposób jemu czy jego koledze z patrolu. Dzisiaj będzie film z San Diego, ze Stanów Zjednoczonych, w odniesieniu do naszych przepisów odnośnie użycia i wykorzystania broni palnej i jak mogłoby to wyglądać w Polsce. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony. Dzisiaj będzie kolejny krótki filmik z serii Bagieta rozkłada interwencję, czyli BRI w skrócie, bo nie mieści mi się to w tytule. Aha. I pogadamy sobie o interwencji, która miała miejsce, tak jak wspomniałem, w San Diego, w Stanach Zjednoczonych, gdzie mężczyzna odebrał broń palną policjantowi podczas walki w zwarciu w parterze. Obejrzyjmy sobie najpierw film oryginalny. Hold up! Stop! 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 Police! Four, 34Z, foot pursuit, northbound 54. Redwood. Get off the ground! Get off me! Get on your back! Get on your back! Get on your back! Get off! Cover now! Get on your fucking belly! Put your fucking hands behind your back. He's got my gun. Shoot him. 434Z, shots fired. Stay on the ground. Get on the ground. Put your fucking hands behind your back. Hey, go on the gun! Go on the gun! I got my gun! Shoot it! 434Z, shots fired. Może najpierw trochę wstępu. Dlaczego w ogóle doszło do interwencji? No akurat tam, gdzie policjanci podejmowali interwencję, prawo, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu w miejscach publicznych i w ogóle bycie pod wpływem alkoholu w miejscach publicznych, wygląda dosyć podobnie do nas, czyli mężczyzna po prostu chodził z otwartą butelką alkoholu po chodniku przy skrzyżowaniu, co czytając gdzieś między wierszami pewnie jest jakimś wykroczeniem i policjanci postanowili zainterweniować. Policjanci podjechali do pana, który został, jak się potem okazało, śmiertelnie postrzelony. Wysiedli z pojazdu, a mężczyzna zaczął na ich widok uciekać, więc podjęli pościg pieszy. No tutaj niestety, jak to bywa z zapisu z kamery nasobnych, niewiele widać, kiedy dochodzi do walki w zwarciu, bo ta kamera najczęściej zamontowana jest na piersi i po prostu nie jesteśmy w stanie zobaczyć do końca, co tam się działo. Tym bardziej, że drugiemu policjantowi kamera w ogóle się odpięła i wypadła na chodnik. Natomiast możemy to wywnioskować bardzo dobrze z tego, co policjanci do siebie krzyczą. Mianowicie w pewnym momencie mężczyzna, wobec którego
podejmujemy interwencję. No i właśnie to jest to, kiedy dochodzi do zwarcia przy obezwładnianiu osoby. Powinniśmy do tego, i tego też uczą zawsze na szkole, powinniśmy tego unikać. Ale natomiast jeżeli dochodzi do tego zwarcia, musimy zawsze w głowie mieć to, że osoba, która z nami walczy, może próbować dokonać zaboru naszych środków przymusu bezpośredniego lub co gorsza broni palnej. I do tego doszło tam. W pewnym momencie policjant krzyczy do swojego kolegi z patrolu, że tamta osoba zabrała mu broń, ma moją broń, strzel do niego. No i policjant, nie czekając za długo, zresztą reakcja była, myślę, że jak najbardziej uzasadniona, wyjmuje broń i strzela do mężczyzny gdzieś w okolice jego szyi lub głowy. Nie jestem w stanie tego do końca zauważyć, natomiast widać, że mężczyzna jeszcze próbuje wstać. Myślę, że to w przypływie adrenaliny czy szoku. Stay on the ground! I teraz tak, dla wszystkich internetowych znawców, to, że kogoś postrzelić nawet w głowę, czy nawet w okolice tutaj puszki mózgowej, wcale nie oznacza, że ta osoba na miejscu straci świadomość i ją kompletnie odetnie i umrze. Wcale to tak do końca nie działa i tak naprawdę tylko postrzelenie w móżdżek bezpośrednio lub w rdzeń kręgowy w okolicach głowy i szyi powoduje kompletny paraliż osoby. Więc osoba po postrzale jeszcze próbuje wstać, policjanci potem go kują, wzywają wszystkie służby i tak dalej. Dobrze, jak wyglądałoby to w Polsce? Myślę, że musimy sobie zajrzeć po raz kolejny do ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. I tak jak mówiłem wcześniej, absolutnie tutaj znajdziemy przypadek, który by mógł zaistnieć w Polsce i jeżeli osoba wypełniłaby swoim zachowaniem taki przypadek, to użycie broni palnej byłoby absolutnie uzasadnione przez polskiego policjanta. Jest to artykuł 45 ustawy o broni palnej i jest to punkt drugi, podpunkt A, który mówi o konieczności przeciwstawienia się osobie, B, która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu, czyli policjantowi, lub innej osobie uprawnionej do jej posiadania, czyli na przykład posiadaczowi broni palnej, który posiada na nią pozwolenie. Czy mamy tutaj taką sytuację? Jak najbardziej tak. Osoba zerwała razem z całą kaburą policjantowi broń z pasa, a z racji tego, że było to w zwarciu, to policjant nie miał możliwości oddania strzału w inne miejsce i oddał ten strzał w takie miejsce, żeby mężczyznę na miejscu unieszkodliwić, bo nie wiem, czy ten mężczyzna nie wyciągnąłby tej kabury, nie wyciągnąłby tej broni z kabury gdzieś w zwarciu i nie postrzeliłby na przykład policjantów w ten sposób w brzuch, w klatkę piersiową, w twarz, gdziekolwiek indziej. Jeżeli szlibyśmy dalej tutaj w polskie przepisy, zagłębialibyśmy się w prawo użycia broni palnej, to musimy oczywiście wspomnieć też o warunkach i o zasadach użycia broni palnej, o współmierności do zagrożenia, no ale myślę, że jeżeli osoba odbiera bezprawnie broń policjantowi, no to nie ma tutaj miejsca na używanie środków przymusu bezpośredniego, bawienie się w jakieś karate, tylko musimy na broń palną odpowiedzieć bronią palną w tym momencie. Oczywiście, tak jak mówię, każdy przypadek gdzieś trzeba analizować indywidualnie, ale w takiej sytuacji nie wyobrażam sobie, żeby polski policjant miał na tyle związane ręce, żeby mógł zrobić cokolwiek innego, więc myślę, że ta współmierność do zagrożenia jak najbardziej by tutaj wystąpiła i myślę, że prokurator nie miałby tutaj za dużego pola do manewru, jeżeli chodzi o stawianie jakiegoś aktu oskarżenia wobec osoby. Myślę, że nawet nie obiłoby się to o sąd. Moglibyśmy tutaj gdzieś, czy tam prokurator, czy sąd, moglibyśmy się tutaj zastanowić się gdzieś nad warunkiem, który mówi o tym, że broń palna i środki przymusu bezpośredniego powinny być używane w sposób wyrządzający jak najmniejszą szkodę, no ale jest tam też napisane, że w taki sposób, żeby użycie broni palnej i środka przymusu bezpośredniego było skuteczne. Myślę, że w tej sytuacji, po pierwsze, że była to sytuacja z walką w zwarciu, gdzie policjant miał ograniczone ruchy i sytuacja, w której trzeba wyeliminować zagrożenie natychmiast, bo nie możemy tutaj tej osobie pozwolić na jakikolwiek inny manewr, który pozwoliłby jej na dobycie tej broni, wycelowanie czy oddanie strzału. Myślę, że nie było innej opcji niestety. No i tyle. Podsumowując, myślę, że w Polsce sytuacja musiałaby wyglądać bardzo podobnie i myślę, że tutaj, tak jak wspomniałem, ani prokuratura, ani sąd nie mieliby za dużego pola do manewru, jeżeli chodzi o stawianie zarzutów policjantowi i wydaje mi się, że nawet by się to o sąd nie obiło, tylko zakończyłoby się to jakimś umorzeniem albo odmową wszczęcia postępowania. Mam nadzieję, że rozjaśniłem Wam kolejną kwestię, jeżeli chodzi o użycie i wykorzystanie gdzieś broni palnej w polskich warunkach, analizując filmy z zagranicy. Tyle, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zapraszam. Zapraszam również na mojego Face'a, Insta i Discorda. Tyle, trzymajcie się, cześć, hej.